Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny pracy z Wrocławia i w tym wideo opowiem Ci parę zdań o wadach i zaletach elektronicznych zwolnień lekarskich w systemie ZUS-u i oczywiście z perspektywy lekarza, który wystawia te zwolnienia, te e-zwolnienia już parę lat. Przeżyłem parę modyfikacji tego systemu, idzie w kierunku coraz lepszym. Natomiast zacznę od tego, jeżeli się jeszcze wahasz jako lekarz, czy wejść w ten system, czy nie. Pomimo naprawdę wielu niedociągnięć, ten system, czy jakikolwiek inny system elektroniczny jest lepszy od wypisywania ręcznego. Jest tam tego wypisywania sporo. Ręka może zaboleć i pamiętam, że popełniałem wiele pomyłek i były one zarówno z mojej winy, czasami z winy pacjenta, który dostarczał tam jakieś niewłaściwe dane. Wystarczyło jedna literka w NIP-ie, czy jedna w sumie cyferka w NIP-ie źle zrobiona, czy jedna tam jakaś literka w nazwie zakładu pracy. No i wszystko trzeba było poprawiać. Jeszcze wcześniej pracodawcy często, żeby dokuczyć pracownikowi, czepiali się tak zwanej skróconej nazwy zakładu pracy. Ta skrócona nazwa, jej definicja nie była nigdzie określona, ale w ten sposób pracownik po prostu musiał się przejść do lekarza, podreptać jeszcze raz, coś tam tłumaczyć się z reguły bardzo dziwnie, żeby tą poprawkę zrobić. Czasami jak pracodawca chciał jeszcze dokuczyć, to jeszcze raz po poprawkę i tak w kółko Macieju. Na szczęście parę lat temu wyrzucono tą rubrykę z druku ZUS-ZLA, ale co się wcześniej napoprawiałem, to mam jak w ruskim banku. I w tej chwili tak jak jest podane w ZUS-ie, tak jak jest podane w ich systemie, tak idzie na zwolnieniu. I niewątpliwą zaletą tegoż to systemu jest możliwość wypisania zwolnień do kilku zakładów pracy za jednym zamachem. Przedtem to były trzy oddzielne druki. No i uniknięcie pomyłki w zasadzie graniczyło z cudem. Jak nie wpisałem dwa razy tego samego NIP-u, czy jakichś tam innych rzeczy, to po prostu był cud boski. I nie muszę dodawać, że takie zwykłe klikanie taką myszką jak ta, prawda, jest zupełnie mniej męczące, o wiele mniej męczące niż pisanie ręczne. Natomiast, no jeżeli chodzi o wady systemu, parę ich jest, da się z nimi żyć. Po pierwsze, jest jakiś taki mało intuicyjny, jeżeli chodzi o sprawę komputerową. Trzeba kliknąć kilkanaście razy, aby wygenerować to zwolnienie. Dla pacjentów samozatrudnionych ciągle konieczny jest wydruk zwolnienia papierowego, chociaż teoretycznie jest ono już w ZUS-ie, czyli poszedłby tylko do ZUS-u, zgłosił i by było wszystko cacy. Również jak musisz zrobić poprawkę źle wygenerowanego zwolnienia, nie zrobisz to od razu. Dopiero to się pokazuje po paru dniach i jest to dla mnie jakimś takim pośrednim wskaźnikiem, że pracownik ZUS-u również może mieć opóźniony dostęp do danych tego zwolnienia. I co musisz zrobić? Po prostu wystawiasz drugie zwolnienie poprawne, błędne musisz anulować, jak już będziesz mógł anulować w systemie, natomiast musisz to kiedyś anulować, ponieważ zakład pracy czasami ma dwa sprzeczne zwolnienia, szczególnie jak to dotyczy długości zwolnienia, prawda? Czyli pacjent przyszedł, ty decydujesz się na 7 dni, on potem coś tam robi, jakąś swoją kalkulację, a wie pan co, może jednak pójdę w piątek do pracy, nie potrzebuję do niedzieli i musisz mu to zwolnienie drugie wygenerować. No, bardzo często system nie działa w ogóle i wtedy nie zrobisz nic. Nie mówię o tym, jak nie masz dostępu do internetu. Mówię o tym, jak system ZUS-u się sypnął i ten system jest niestety podpięty pod jakiś ogólny panel tego ZUS-u. No i na przykład była taka historia, że 500+, wszyscy się cieszyli, że to można złożyć elektronicznie poprzez system ZUS-u między innymi i serwery ZUS-u naszego kochanego po prostu padły. Jakoś nie padły te bankowe, PKO BP, do którego należy, czy jakieś inne, tylko padły systemy
serwery ZUS-u. No, często też padają one bez jakiejkolwiek innej przyczyny, którą można by jakoś logicznie wyjaśnić. Moje takie prywatne podejrzenie, ponieważ najwięcej tych usterek jest koło godziny 15, przed zakończeniem pracy przypuszczam instytucji państwowych, to mam podejrzenie, że to generuje jakiś wzmożony ruch na tych serwerach ZUS-u i jest to zabójcze dla całego systemu. Bardzo często około od 14:30 do 15:00 żadnego zwolnienia wystawić nie mogę. No, inny problem, dosyć ciekawy, zatwierdzanie zwolnień kodem ePUAP. Sytuacje takie, że wygenerujesz już zwolnienie, masz tylko zatwierdzić, a te kody sobie po prostu tak jak ja robię to komórą, prawda, próbuję wygenerować kod, prawda, a ten kodzik sobie nie przychodzi, generuje drugi raz, generuje trzeci, potem nagle, powiedzmy, przychodzą sobie z jakimś godzinnym opóźnieniem, w jakiejś różnej kolejności. No, fajnie jest, jak przyjdzie w ciągu 2-3 minut ten kod właściwy, nie muszę wtedy odsyłać pacjenta lub, co gorsze, brać się za pisanie ręczne. Teraz mogę jeszcze ręcznie wypisać, bo jakieś tam parę bloczków zapasowych mam, natomiast po grudniu miał nie będę. Część lekarzy posługuje się tak zwanym certyfikatem ZUS-u, nie kodami ePUAP. No, nie mam doświadczenia z tym certyfikatem, wprowadzono go później, więc nie wiem, czy on się zawiesza, czy się nie zawiesza, bo go po prostu nie używam, ale znając życie, pewnie jest jak zwykle, prawda, czyli chciano dobrze, a zrobiono jak zwykle. Nie narzekałbym na te kody ePUAP, gdyby nie to, że jest to w jakimś totalnym kontraście do kodów, którymi potwierdzam przelewy bankowe, czy jakieś inne, na przykład robię coś tam dla Google, potrzebuję kodu, cyk, cyk, przychodzi mi SMS-ik i nigdy z tym nie miałem problemów, natomiast z kodami ePUAP raz na tydzień to mam spokojnie. I ciekawi mnie, jak ten ZUS, nasz kochany, chce rozwiązać problem zwolnień podczas wizyt domowych. No, przydałaby się jakaś prosta aplikacja mobilna, na razie nic takiego nie ma, chociaż zakładka w panelu ZUS-u jest. Próbowałem się tym pobawić. No, zweryfikuj mnie, napisz w komentarzu do wideo, jak już coś takiego się pojawiło. Sporym problemem, przynajmniej dla mnie, jest wypisywanie zwolnień dla pracodawców zagranicznych. Ostatnio tam przyszedł jakiś Polak, pracuje w Norwegii. No, jak jeszcze przychodzi Polak, to jakoś to idzie zrobić, bo przez pewien czas w ZUS-ie był, także w systemie istnieje, natomiast całą resztę, szczególnie dane tego pracodawcy zagranicznego, musisz dopisać ręcznie. No, jeżeli cudzoziemiec, to bez numeru PESEL tego zioma nie wpiszesz i po prostu pozostaje wpisywanie ręczne tego gościa. I przy przeglądaniu wystawionych zwolnień, no, jest taka sytuacja, że chcesz sobie zobaczyć, co danego dnia wystawiłeś, czy coś tam sprawdzić. W celu sprawdzenia czegoś w tym systemie, nie ma tam sensownej kolejności pokazywania się i na przykład chodzi mi tutaj o na przykład data wystawienia, czy alfabetycznie, czy jakiekolwiek inne filtrowanie. Mam wrażenie, że po prostu te zwolnienia do przejrzenia pokazują się losowo. Jest to po prostu taki groch z kapustą, czyli coś typowo po polsku. Natomiast reasumując to wszystko, system jest jaki jest, ale mam takie ciche przypuszczenie, że jak dołączą do niego wszyscy lekarze, być może i ty, to podczas awarii będzie więcej szumu, więcej pacjentów będzie niezadowolonych, bardziej to będzie medialnie nagłośnione i ZUS będzie zmuszony wprowadzić do tego jakieś poprawki, tak jak wprowadza już od kilku lat. Czy system papierowy zostanie zlikwidowany 1 grudnia 2018? Osobiście w to wątpię, mógłbym się nawet z tobą założyć. Z tego, co gdzieś czytałem, na 2 tygodnie przed wprowadzeniem tego systemu
nowego. Właśnie tym elektronicznym posługuje się zaledwie około 50% lekarzy. I mam też spore wątpliwości, czy seniorzy mojej profesji, no niedługo ja też będę tym seniorem, będą w stanie ogarnąć nawet nieskomplikowane systemy komputerowe, czy jakieś tam powiedzmy aplikacje na telefony komórkowe. Natomiast mimo wszystko na miejscu ministerstwa wprowadziłbym to od 1 grudnia, trochę po trupach, trochę nawet kosztem jakiegoś chwilowego przedświątecznego zamieszania, nawet pomimo nagonki prasowej, która pewnie się z tego powodu zrobi, niż po raz kolejny wyznaczał jakiś nieprzekraczalny termin i pewnie się tak stanie, że znowu przedłużą wprowadzanie tego systemu. No ale wtedy narażą się po prostu na pośmiewisko. W zasadzie na tym kończę. Ostatnia taka wada, wada i niewada, głównie tu chodzi o względy bezpieczeństwa. Jak nie robisz w tym systemie gdzieś przez około pół godziny, 40 minut, to automatycznie się wylogowujesz. No ja uważam, że mogliby to zrobić powiedzmy gdzieś godzina, półtorej godziny. Byłoby trochę lepiej. Czyli to jest taka wada, nie wada. Na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Jak jesteś lekarzem, który tego systemu zaczął używać, napisz w komentarzu do wideo, jak to się ma w stosunku do systemu papierowego. Jak jeszcze moim widzem nie jesteś, zasubskrybuj się do mojego kanału YouTube Lekarz Medycyny Pracy lub obejrzyj kolejny filmik o wystawianiu elektronicznych zwolnień w systemie ZUS-u.